Dobro szelbląskiej policji, zgłasza się osiłek za dychę. Obywatel Rzeczpospolitej Polskiej z zawodu cukiernik, z dokumentami na życie przebywający na dzień dzisiejszy na terenie absolutnie Elbląga. Pan Woźniak. Właśnie kończę prowadzić Aleję Gwiazd, popinąc na życie. Pan Woźniak na terenie przez dwa lata robienia tego wyniósł ponad 20 ton. Mniejsza o metale szlachetne, mniejsza o metale kolorowe. I na terenie własnego miasta, po którym chodzę, pokonał o własnym siłach. 100 mil, 100 miles. A majo maj. Pozdrawiam panią Beatkę Chmielowską Olech i ludzi z Teleekspresu. Pozdrawiam również pana Roberta Mazurka i ludzi w studiu u pana Roberta Mazurka. Życzę wam, ludzie z zawodu, wszystkiego jak najsłodszego. Tu mówił obywatel Rzeczpospolitej Polskiej z zawodu cukiernik z dokumentami na życie przebywający na dzień dzisiejszy jeszcze obywatel Rzeczpospolitej Polskiej. Aleją Gwiazd, popieniąc na życie. Only you, orzełku Rzeczpospolitej Polskiej.